planach naszej przyszłości. No każdy z nas przecież seniorem będzie, no to postarajmy się pomyśleć, jakbyśmy my chcieli te nasze lata, tak zwane jesieni życia przeżyć, no bo przecież jesień nie musi być czasem smutnym, jesień też bywa piękna, październik bywa słoneczny, bywa bardzo ciepły, dlaczego też te lata takie by nie mogły być? No jak już pomyślimy, jak my byśmy chcieli to przeżyć, to postarajmy się takie warunki zafundować tym osobom, które gdzieś dookoła nas, no i starajmy się działać, tak jak działa nasz dzisiejszy gość. Za wizytę serdecznie dziękuję. Kamila Maria Dziemańczuk, redaktor naczelny, wydawca Gazety Seniorzy, tak możemy powiedzieć. Wszystkiego dobrego. Pani Kamilo, dużo, dużo siły życzę, no i cieszę się, szczerze mówiąc, że są takie osoby, które w tym dzisiejszym świecie myślą też o innych dookoła, a nie tylko o sobie. Światełko w tunelu jednak jest. Kamila Maria Dziemańczuk, Gazeta Seniorzy, serdecznie dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia, a my jeszcze na momencik, dosłownie, na kilka chwil będziemy zaglądać do prasy lokalnej. I to przedostatni punkt programu. Ostatnim punktem będzie prognoza pogody. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze. Niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa. Naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman. Ulica Chudzickiego 14 Luboń. Numer telefonu 601-72-2727. Dziesiąta 26, czyli jeszcze 4 minuty wspólnego spotkania przed nami. No i na koniec, prawie na sam koniec, szybciutko o sporcie. 7 grzechów Lecha Poznań to tekst, który dziś Państwo znajdziecie w Głosie Wielkopolskim na stronie 32. No i czytamy o tym, że ten sezon wcale nie musiał zakończyć się taką katastrofą. Analizujemy popełnione przez poznański klub błędy, no i pewnie gdzieś tam w podtekście prosimy o wyciągnięcie wniosków na przyszły sezon. Jedno co wiemy, to to, że Artiom Zrudnevs no prawdopodobnie jednak nie odejdzie z Lecha Poznań. To z kolei dlatego, że zarząd Lecha, Jacek Rutkowski, właściciel Lecha Poznań, nie wyobraża sobie, aby Artiom Zrudnevs z Lecha odszedł. Jest nam tutaj w Poznaniu potrzebny. Tak mówił prezes Rutkowski w rozmowie z Gazetą Wyborczą w miniony piątek. No to dziś możemy te słowa sobie jeszcze przywołać, żeby uspokoić kibiców w Poznaniu. O tym wszystkim, dlaczego tak to w Lechu się układało w tym sezonie, zdaniem Huberta Maćkowiaka, o tym dziś czytamy w Głosie Wielkopolskim na stronie 32. 7 grzechów Lecha Poznań, oby te grzechy się nie powtórzyły. Jeszcze drugi piłkarski klub z Poznania, więc Warta. Warta, której nie stać na stadion. Jeżeli nowy operator stadionu zażąda od nas 1,5 miliona złotych rocznej opłaty, to byłby to nasz ostatni mecz na stadionie miejskim. Wycofamy się z klubu, tak mówi prezes sekcji piłkarskiej Warty Poznań Izabela Łukomska-Pyżalska. Czyli jednym słowem, jeżeli nowy operator stadionu powie do Warty, kończymy z Wami współpracę na tych preferencyjnych warunkach, płacicie tyle samo ile Lech, no to wtedy no, prawdopodobnie ta firma, ta pani prezes, ten sponsor, który do Warty z takim hukiem wszedł i z takim hukiem wspierał Wartę, przecież są sukcesy. No to wtedy ta sama pani prezes i ta sama firma z Wartą być może się pożegna, ponieważ po prostu na takie finansowanie Warty tego sponsora stać nie będzie. Warty nie stać na stadion, to już z kolei Gazeta Wyborcza, także strona ostatnia. No i zapraszam Państwa, tyle o sporcie dziś w gazetach, a więc dość mało, bo raczej wszyscy przygotowujemy się na czwartkowy mecz Lecha, no nie Lecha, Polski z Francją i jutro w początku dnia więcej o tym spotkaniu. No a teraz 2 minutki przed nami, czyli jeszcze prognoza pogody na sam koniec. Bardzo burzowa prognoza pogody. Bardzo burzowa prognoza pogody. Jeszcze szybciutko sprawdzałem, jak to teraz wygląda za oknem, ponieważ sytuacja naprawdę się zmienia prawie na naszych oczach. Godzina 9.05, pierwsza prognoza pogody dziś w początku dnia i było bezchmurne niebo, było bardzo dużo słońca. Później, tam chwilkę przed godziną 10, już mówiłem, że pierwsze chmurki gdzieś tam nam się pojawiają. Teraz za minutę będzie godzina 10.30 i już chmury napływają nad Poznań. Tych chmur będzie naprawdę, no nie powiem, że z minuty na minutę, ale tak z godziny na godzinę coraz więcej. Dziś po południu możliwe
możliwe są burze, możliwy także jest deszcz w Poznaniu. Burze i deszcze będą miały charakter intensywny. Temperatura teraz to 23 stopnie, dziś po południu 29 stopni. Wiatr w czasie burz będzie porwisty. Proszę uważać, ponieważ ostrzeżenia odnośnie burz napływają do nas i z Niemiec, i z zachodniej Polski, tej skrajnie zachodniej Polski. Synoptycy także ostrzegają, że wyładowania będą bardzo mocne. Jutro do 31 stopni. Jutro również pierwsza część dnia raczej spokojna, raczej słoneczna, ale po południu już więcej chmur, także deszcz i burze. 10.30, no to czas kończyć. I jeszcze tylko zaproszenia, godzina 18.30, wieczór w telewizji ONTV i nie Patrycja Felińska, ale Papa Musta, no to będzie się działo dla widzów rządnych, mocnych wrażeń, no to polecam. Godzina 18.30, ja to już polecam serwis informacyjny Raport, a my widzimy się jutro o godzinie 9. Za dziś dziękuję, do zobaczenia. Prezenterów ubiera firma Pacolorente. Po koszule są męskie.